Ja myślę, że jak mówimy o polityce klimatycznej, to musimy sobie zdawać sprawę z tego faktu, że polityka klimatyczna jest oparta na dwóch filarach. Po pierwsze, to jest obszar adaptacji do zmian klimatu. Te zmiany klimatu rzeczywiście następują i to widzimy w Polsce i widzimy w innych miejscach na świecie. I prawdopodobnie będą następowały coraz szybciej, niestety. I obszar zapobiegania zmian klimatu, tak zwana mitygacja. Znaczna część polityki europejskiej, czy dyskusji europejskiej wokół polityki klimatycznej dotyczy zapobiegania zmianom klimatu, czyli ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. I tutaj rzeczywiście mamy taką dosyć poważną nierównowagę w tych dyskusjach, bo mamy państwa, które bardzo domagają się takiej polityki. Mamy państwa, grupę państw taką, mamy inną grupę państw, która dokonała już bardzo poważnych redukcji. To jest w szczególności nowe państwa członkowskie. Polska w tym również jest przodująca, bo chcę przypomnieć, że Polska zredukowała emisję o 30%, ponad 30% w sytuacji, kiedy była zobligowana do redukcji 6%. A na dodatek, co jest zupełnie unikalnym doświadczeniem polskim, w tym samym czasie, w ostatnich 25 lat, nasz produkt krajowy brutto wzrósł prawie 300%. Więc tutaj my mamy ogromne doświadczenia i ogromne osiągnięcia. Trochę się nie chcemy zgodzić z logiką, która funkcjonuje dzisiaj w regulacjach europejskich, że te dalsze redukcje mają następować w państwach biedniejszych, że ta redukcja ma następować w tak zwany sposób efektywny kosztowo. Na poziomie europejskim to może jest dobre rozwiązanie, ale niestety nie wymyślono systemu, jak kompensować ten wysiłek. No i to jest jeden z głównych obszarów naszych dyskusji wewnętrznych w Europie.